wracamy do Prosto z Kadru i został nam ostatni komiks do przerobienia, ale zanim do niego przejdziemy, mamy komentarz od widza, bo skoro mówiliśmy o polskim komiksie i mówiliśmy jeszcze właśnie wcześniej o tym, że czy trudno się przebić na rynek zagraniczny, gdzie mamy już wypracowane marki, tutaj Rufin Podleśny pisze: jeśli ktoś wyda w Polsce naprawdę dobry komiks, to nie jest chyba trudno o zainteresowanie za granicą. Prawdopodobnie tak, przy czym... Trzeba mieć kontakty, nie? Trzeba też, ale jest jakby inna problematyka, że naprawdę dobrych rzeczy wychodzi dużo i teraz jest taka walka rzeczywista dalej, bo trzeba, mimo wszystko ktoś musi po to sięgnąć, nie? I zawsze jest ten wybór. Osób, które kupują wszystko, nie jest aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. No tak, żeby okazało się, że komiks jest naprawdę dobry, to najpierw w Polsce musi być czytany, żeby potem móc go dalej pchnąć. No właśnie, no mam nadzieję, że te komiksy, które będą teraz wydawane za granicą, te polskie, będą ten sukces osiągały. A ja na same zakończenie przygotowałem dla was drugi tom komiksu Azymut. Niedawno mówiłem o tomie pierwszym, tom drugi tytuł Niech Piękna Zdycha jest bezpośrednią kontynuacją tego, co działo się w tomie pierwszym. No, komiks Lupanu i Andrię jest naprawdę, no, nadal utrzymuje poziom tej pięknej kreski, tych pięknych ilustracji, tych wszystkich dziwoków, dziwoczków, jak tutaj to oni są tutaj nazwani, tych wszystkich miejsc, ta architektura, ta technologia, to wciąż robi niesamowite wrażenie. No i nasza grupa bohaterów, która tutaj składa się do dosyć takich charakterystycznych postaci, gdzie mamy chociażby Eugeniusza, artystę, który uganiał się za swoją niedoszłą miłością, Manią, która się okazała taką, no, słynną jakby złodziejką, tak mówiąc w dużym uproszczeniu. Mamy też Quentina de la Puer, który tutaj był podróżnikiem, ale wszystko mu się popsuło, ponieważ ktoś ukradł północ. To jest właśnie jeden z wątków, który został jakby zasiany w pierwszym tomie. Ale pol dnia, czy... Nie, no północ, w sensie kierunek północ, świata. Kierunek świata. I tutaj jakby ten problem zostaje w pewnym sensie rozwiązany, ale budzi jeszcze więcej pytań niż wcześniej. Ale nasi bohaterowie trafiają do takiego kolejnego fantastycznego miejsca, które jest w posiadaniu barona Smutka. Baron Smutek jest kolejną taką jakby fantastyczną postacią w tym całym tutaj gronie i no jakby tutaj ten cały konflikt między naszymi głównymi bohaterami idzie jakby trochę na bok, bo są sami zdziwieni tą całą sytuacją, w którą się wplątują. No i tutaj akcja znów bardzo prężnie idzie do przodu i odkrywamy kolejne tajemnice tego całego świata, który nas otacza. Naprawdę dużo się dzieje, ale z drugiej strony, z jednej strony pędziemy bardzo mocno do przodu, rozwiązujemy pewne jakby kwestie, które zostały zasiane w tomie pierwszym, ale jakby te odpowiedzi nie są pełne, a dalsza część komiksu budzi coraz więcej pytań i ja się cieszę, kiedy akcja idzie naprawdę mocno do przodu, ale z drugiej strony występuje dużo takich scen, które nie wyjaśniają od razu wszystkiego, czy choćby okoliczności tego, co się dzieje przed nami na niektórych kadrach. I trochę się boję, że jakby autorzy się trochę zasypią w tych wszystkich tajemnicach i nie będzie to jakoś tak fajnie, regularnie odkrywane, tylko na przykład ostatni tom komiksu wszystko tak hurtowo nam załatwi. O to się trochę boję. Jakby tutaj ta końcówka mnie szczególnie zmartwiła, ale tutaj nie będę oczywiście spoilerował. Fajny nowy element, który jest dodany do komiksu, to pewna nowa postać, bardzo, bardzo agresywnie nastawiona do bohaterki ściganej przez naszą resztę postaci z tomu pierwszego. I zakończenie tego tomu nam daje jednoznaczny sygnał, że namiesza wśród naszej galerii postaci. No, tak jak tom pierwszy, tom drugi zachęca do zerknięcia do kolejnego, ale zaczyna się powoli trochę martwić o to, co będzie się dalej. Czy rzeczywiście autorzy się nie pogubią w tym wszystkim i rzeczywiście utrzymają ten poziom, który jakby nam pokazali przy pierwszym, i obecnym tomie. Azymut z wydawnictwa komiksowego, tom drugi. Jeszcze tylko jedną rzecz, tak? Bo mówiłeś, że tam ktoś ukradł północ, tak? Tak. To sobie pomyślałem, ja pierniczę, to jest tragedia. Biedny mech nie będzie wiedział, po której stronie ma ruszać.